Hej widzowie, dzisiaj mam dla was film o Anguirusie. Jeśli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Oryginalna angielska nazwa nadana Anguirusowi przez Toho brzmiała Anguillas, biorąc pod uwagę wymowę nazwy w Japonii, która została zmieniona na Anguirusa w amerykańskim wydaniu Godzilla Rise Again z 1959 roku. Ogólnie Anguirus to czworonożne stworzenie przypominające dinozaura, który łączy w sobie cechy ankylozaura, styrakozaura i krokodyla. Ma on kilka rogów na czubku głowy i pojedynczy róg jak u nosorożca nad nosem. Jego pysk jest wydłużony i posiada rzędy ostrych zębów, głównie zdolnych rozszarpywać ofiarę niż ściąć jak nóż. Jego pancerz jest za to wysadzony długimi ostrymi kolcami, a ogon jest dłuższy niż jego ciało i stanowi większość długości, a także jest pokryty kolcami, przez co samo atakowanie go na bliski dystans jest bardzo niebezpieczne. Tylne kończyny są dłuższe niż przednie, co umożliwia mu stanie na nich w pełnej wysokości jak niedźwiedź, ale ogólnie częściej można zauważyć, że używa czterech nóg. Anguirus jest przedstawiany jako bardzo wytrwały i zaciekły wojownik. Pomimo ciągłego stawienia czoła wrogom twardszym od niego, Anguirus rzadko się wycofuje i zawsze toczy zaciekłą walkę. Pomimo swojej zaciekłej natury, Anguirus był tradycyjnie pokazywany w różnych mediach jako bliski przyjaciel Godzilli. Podczas gdy wielu sojuszników Godzilli musiało z nim współpracować z konieczności tacy jak Mothra i Rodan, Anguirus i Godzilla wydają się mieć prawdziwą przyjaźń mimo tego, że początkowo byli wrogami. Jest to najbardziej widoczne w Godzilla kontra Mechagodzilla, gdzie Anguirus wyczuwa, że Godzilla nie ma złych zamiarów. Anguirus jest krewnym ankylozaura, który żył mniej więcej w tym samym czasie co Godzilla. Podobnie jak Godzilla, Anguirus zdołał przetrwać do współczesności, leżąc gdzieś uśpiony, a prawdopodobnie pod wodą, zanim został obudzony i napromieniowany przez testy wybuchu bomby atomowej w latach 50. Ze względu na to, że jest czworonogiem, Anguirus jest stosunkowo szybkim i zwinnym potworem. Dodatkowo potrafi on przebywać niesamowite odległości w porównaniu z innymi potworami. Co więcej, Anguirus potrafi tworzyć i emitować truciznę, która może ogłuszyć wrogów poprzez liczne kolce i pazury. W przeciwieństwie do innych potworów Toho, Anguirus nie ma żadnej własnej energii ani ataków opartych na pociskach, więc musi polegać tylko na kolcach i pazurach, a najlepszym przykładem wytrwałości Anguirusa był jego atak na króla Ghidorę. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Anguirusa w Monsterverse. A to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!